Witam w kolejnej części. Właśnie widzieliśmy Dahaka zjadającego potworka, który nie wiedzieć czemu chciał naszej śmierci. Nie, żebym go żałował. Zasłużył. Taka zagwozdka. Skąd ona wzięła się za nami? Time is running low. You ready? I've been thinking, Kailina. There is little for you on this island, and there will be less still once I've stood before your mistress. Come with me to Babylon. You'll have a chance to begin a new life, free from the evils of this place. I'm sorry, Prince, but I cannot take you up on your Uzupełnijmy życie. Mamy stanowczą cesarzową. Chociaż dobrze wyglądajmy. Uliczmy włoski. Where is the Empress? Where are the sands? What are you doing? You've trapped us in here. I am sorry, Prince, but only one of us can cheat fate today. No proszę, taka niespodzianka. You are the Empress. I told you to leave, and yet you kept coming back. I began to wonder. If you could change your fate, perhaps I could change mine. Styl walki ma bardzo podobny do Shabi, z którą walczyliśmy już. Bo twórcom nie chciało się zapewne robić. Dwóch oddzielnych strategii walki, więc po prostu pchnęli ten sam model walki w inną skórkę, dodali trochę efektów od siebie, bo cesarzowa była trochę bardziej potężna od... Właśnie, ona umie już przełamować nasze bloki. O, prawie żeśmy przegrali. Bum. Właśnie. Ona tworzy nam potem takich dwóch gości. Tak naprawdę to ci goście nie mają większego znaczenia, po prostu dają nam broń. No, normalnie płaskasz się do boków. Why would you do this? I've already told you. I have foreseen your future. To die at your hands. But like you, I've decided to change it!
Ja. Pójdziemy tutaj na broń. Felina, coś z tym co naszą było. Ale to mnie ograło teraz. Tak, ten skok na kolumnę był niezbędny. Jakby się kto pytał. Wiesz dlaczego? To moce na nią działają wszelkie. Czemu ich nie używam? Nie chcę mi się. O! Niezły unik. O, fuck. Ej, no ja tu tylko chcę skrzynki otwierać. A, to jest suko. Fuck you! Fuck you. Gdzieś tu były? Zniknęły te dwa miecze, które tu były. No szkoda. Podejdziesz tu? Czy mamy się pod ciebie wybrać? To uczucie. Spaliłem właśnie cały zbiornik tylko po to, żeby zadać jeden cios. Aj. I kontrataki, i chyba wszystko. I mean you no harm, Kailina. But I must finish this. Boom. You are a fool, Prince. No matter what you do, you still fail. Just as I have tried, and just as I have failed. Ma rację. Niestety ma rację. Kailina próbowała zmienić swoje przeznaczenie, ale nie mogła. Teraz książę też nie może. Nieważne co by próbował, nie może zmienić. Wydaje się, że wszystko ok. Problem polega na tym, że jeszcze nie jest koniec gry. Gdyby to był koniec gry, gra by się skończyła dość nietypowo, to znaczy dość szybko po prostu. Jak widzicie, plaża teraźniejszość. Czyli książę sam, za nas, wrócił do teraźniejszości. Niektórzy pamiętają to miejsce. Despite all the warnings that I would fail, I have vanquished the Empress and prevented the creation of the Sands of Time. I have defeated the Dahaka and fate itself. A jeśli spojrzymy na plecy księcia... O, widzicie te wielkie odrzwia. Przez nie przeszliśmy. Też nie koniec. Dzień dobry. Tak stwierdzam, że Dahaka to taka trochę ciota. Nie może złapać jednego człowieka. Nie patrzcie na nasze HP i tak nam się nie przyda w walce z Dahaką, to znaczy w ucieczce przed Dahaką, bo walka jest głupotą. O. Dziwne, że nas nie złapał. Chowaj głowę, chłopie. Zwróćcie uwagę na właśnie na miecz księcia, jak mówiłem. On ma pęknięty miecz, złamany wręcz.
Chyba to klątwa Kailiny, nie? Ta klątwa źle zadziałała, bo zaczęła działać dopiero, kiedy książę ją zabił. Ale teraz książę skapował, o co chodzi? Kolejna cutscenka. No, bo gra nie może kończyć się za szybko, co nie? Uwaga! Jest! To jest wejście. Nie wiem, czemu Matek teraz nie wystrzelił już. Może chciał nam dać fory? Jeszcze się chyba nie nauczył. Nam się fory nie daje. Już ma nas sięgnął, widzieliście to? Nawet nie błysku mam na myśli. Chłopie, chyba trochę się wkurzyłeś. Coraz lepiej. Wniosek, wracamy do punktu wyjścia. Właśnie, to jest jakiś grobowiec czy coś takiego. Ja mam tylko takie pytanie. Kto normalnie buduje w ten sposób grobowce? To przejście jest zawalone, więc stąd skąd przyszedł do haka. Dzień dobry. Witamy pana ponownie. Tutaj na chwilę zatrzymam czas. Spowolnij nam na myśli. To jest broń specjalna. Widzicie ją? Taka trochę trolldeckowa. Taka wielka rękawica. Nawet nie wiem do czego. Chyba do żadnego istniejącego sportu do niej nie przypasował. Może trochę do baseballa jedynie.
Jest drugi. Tu jest szczynka. Tą rękawicą tak wymachuje. No taka rękawica zagłady trochę. Rękawica nieskończonego przywalenia. Ten długi mam już za sobą. Został ten krótki. Niespodzianka. Mamy do wykonania trzy rany. Średni, długi i krótki. Na początku zrobiliśmy je właśnie w takiej kolejności. Na początku zawsze musi być średni, a potem do wyboru. W gruncie rzeczy to nie ma większego znaczenia. A, i nie wiem czy zauważyliście, ale na znaku broni drugorzędnej, obok naszego paska życia i zbiorników na piasek, jest znak zapytania. To jest tylko przy tak zwanych legendarnych broniach. Legendarne broni, z tego co pamiętam, mają to do siebie. No taka rękawica to jest legenda, normalnie. Legenda kiczu i obciachu. Takie bronie, z tego co wiem, to po prostu się nie zużywają. Niespodzianka teraz. Dahaka wreszcie znalazł przejście, żeby nas złapać, a my po raz kolejny tak chamsko na full hamam gdzie stwierdziliśmy. A nawet zapiszę. Mamy wrócić do sali tronowej. Nie wiem, czy rękawica nie jest... Jest chyba liczona jako macka. Z tego co widzę. Jest tu... Pamiętam, że kiedyś, że każda legenda miała swój jakiś oddzielny... Miała jakąś oddzielną umiejętność. Albo mi się zdawało. Wiem, że na pewno jedna, którą też zdobędziemy. No. Bardzo interesująca walka. Wiecie co? Będziemy te walki na zamieniać. Bo tak trochę nudno jest oglądać, kiedy nie mamy tak na dobrą sprawę niemal niczego do zobaczenia. Mam tutaj teraz na myśli to, że mamy broni, która jest liczona znowu jako maczuga. Mówię teraz o naszym mieczu pierwszorzędnym. Bo on też jest liczony jako maczuga teraz. Jak kij. Ale nie, no to jest rękawica, to można by było się dać z nią coś złapać chociaż. Nawet nie wstawaj. No nawet nie wstawaj. No nawet nie wstawaj.
Are you sorry, serve to who? Jak to z tą rękawicą na ręku tak fajnie się wspinał. A sword. Now how do I reach it? Fajnie, nie? O, kolejny typ przeciwnika, te babki fajne. Ja znam drogę i tylko jedna jest prawidłowa. Tutaj. Zaraz się dowiecie, czemu tylko jedna jest prawidłowa. O, fuck. Dobra, tego się... tego nie pamiętałem. Popatrzcie. Czy chcę przejść tutaj? Ta część odpada. I z tego co pamiętam... No. Widzieliście? Ta część też odpadała. Ta część tutaj pierwsza. O, nienawidzę tego momentu, bo trzeba idealnie wypluć. Aż dziwne, że trafiłem za pierwszym razem. Dobra. Tło znajomo się zabarwia. Każdy chyba już wie, co to znaczy. Surprise. Miecz, miecz i po mieczu. Spadł w teraźniejszości. To znaczy, że w przeszłości wciąż powinien tam być. I teraz to episko wygląda. Tak biegnie, przebija się przez te beczki. A! I co? Co mi zrobisz? No co mi zrobisz? Tak, to jest kolejny glitch tej gry. Wystarczy raz przejść przez wodę w tym miejscu, żeby Dahaka już miał na ciebie taką totalną wyrąbkę. Nie. Nie. To któryś z tych. Ten. Spróbujmy ten. No proszę. To po kwadracie. Episko to będzie wyglądało, cofa się tak z rękawicą przyczepioną. Wiatr przeznaczenia. O. Już wyjaśniam, o co chodzi. Pamiętacie, kiedy pokazywałem wam to przy blokowaniu przytrzymujemy R-kę i wtedy takie silne wichry odchodzą od księcia, powalające wszystkich wrogów. Teraz one zostały ulepszone. Wystarczy tylko trochę dłużej przytrzymać... Wystarczy trochę dłużej przytrzymać klawisz R. Nie wiem, czy zauważycie, ale najpierw łapię za kciuka, kiedy wyciąga tą broń. Dopiero potem tak jakoś dziwnie zakłada ją. Dobra.
This should make things easier. Miecz Skorpiona. To jest pierwszy i pierwszy miecz, który potrafi przebić ścianę. Stand tall, human, and meet your fate. Stop before it gets any further. Father. Ale wygląda taki rzut rękawicą, zobaczymy. Bum! Niezłe! A, jeśli dało się podnieść broń. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jesteśmy oficjalnie w więzieniu. I tutaj poznamy już ostatni chyba rodzaj strażników. Zresztą zobaczcie sami. Krótki opis. Strasznie wredne syny. Blokują większość ciosów. Są podatni na kombinacje i ataki akrobatyczne, a także na duszenie. Czyli na trzymanie... ataki, kombinacje nawet, też w większości blokują. Ale za to jeszcze mają jedną słabość. Od ścian. Można je zapobrać. No, dwóch ściętych. Ale tu uniknął. O. Skupiłem się na tym, żeby odblokować widok bardziej niż... niż walczyć. A niestety na najbliższe heal będę musiał trochę czekać. Chyba, że... Dobra. To było słabe. A, my przyszliśmy stąd. To nie mam opcji, żeby się uleczyć. No trudno. Up! Nie. Moje typowe leczenie. Tracisz 3 zbiorniki na darmo.
To mu przycięło czap! To mu przycięło czapę, jak mi co nawet nie padł. This flesh sack thinks he can. If it's a fight you want. Trochę szkoda, że nie dostałem z nich przez to piasku. Tak, oto pozbyliśmy się jednego. Drugiego się nie pozbyliśmy. A jednak drugiego się też pozbyliśmy. Jednak potrzeba jest zmarnować piasek. Walka z tymi panami możemy sobie odpuścić. Nie chcę zginąć z tak błahego powodu. Nie ma. Ciekawe, czy da się. Nie da się w drugą stronę. Lol. Dobra. Ale mamy wreszcie full HP. Nawet to zapiszę. A teraz boss. Podobny do waszego znajomego grubasa, wiem. Ale jest dużo bardziej overpower. O co chodzi? Kiedy jeśli uda mu się ciebie zrzucić albo z niego zeskoczysz, rega sobie HP. Ale my takich rzeczy nie przewidujemy. O Boże, z złą stronę. Trzeba było przewidzieć jednak. What? Nie, ja w to nie wierzę. A weź już padnij wreszcie, co? Nie, dałem dupy z tym bossem tak na całej linii trochę.
W ogóle, bo ktoś się pytał, gdzie jesteśmy. Przez te drzwi przechodziliśmy, stąd wyszliśmy, a tu leżał miecz. W następnym zapisie zrobię nowe wcięcie. Co tutaj robimy? To to jest następne przedłużenie paska. Musimy spowolnić upływ czasu. Give a fuck. O! No tak. Tak. No nie. Jeszcze raz. Dla bezpieczeństwa. Coraz gorzej mi idzie w tą grę, definitywnie. No to robimy sobie małą przerwę. Zapraszam na kolejny odcinek. Będzie już zaraz.